Armia Krajowa powstała 14 lutego 1942 roku. Była organizacją konspiracji wojskowej inną niż wszystkie. Za główny cel miała wybicie się na niepodległość. Była nie armią z poboru, tylko armią ochotniczą. Żołnierz Armii Krajowej był żołnierzem młodym i żołnierzem nieostrzelanym. Ciemną nocą przychodzono do domu, wyciągano broń i... Do historii przeszły takie akcje, jak akcja pod Arsenałem. W Armii Krajowej swoje miejsce miały także kobiety. W szeregu podziemnego wojska wchodził element rozpolitykowany, ale był jeden wspólny mianownik, który ich łączył. To znaczy walka o niepodległość Polski, walka o niepodległość i całość Polski. Armia Krajowa, utworzona 14 lutego 1942 roku, była trzecią odsłoną organizacyjną głównego nurtu polskiej konspiracji niepodległościowej po Służbie Zwycięstwa Polski i Związku Walki Zbrojnej. Każdy z członków ZWZ po wstąpieniu do organizacji stawał się, zgodnie ze stanowiskiem naczelnego wodza, żołnierzem armii walczącej w kraju i podlegał wszelkim kwestiom rozkazodawstwa, a także obowiązkom nakładanym przez siły zbrojne. Armia Krajowa była organizacją wojskową. Nieprzypadkowo jej konspiracyjny kryptonim to siły zbrojne w kraju. Była jednak organizacją konspiracji wojskowej inną niż wszystkie, które funkcjonowały na terenie okupowanej przez Niemców Europy. O jej wyjątkowości świadczyło to, iż była ona komponentem szerszej oferty konspiracji niepodległościowej w Polsce. Mianowicie stanowiła ona zbrojne ramię polskiego państwa podziemnego, na które składał się zarówno pion administracyjny, skupiony w delegaturze rządu, jak i Krajowa Reprezentacja Polityczna, a później Rada Jedności Narodowej. Armia Krajowa to jest przekrój przez wszystkie stany społeczne przedwojennej Polski, przez wszystkie grupy zawodowe, przez wszystkie poglądy i postawy ideowo-polityczne. Ta armia oczywiście za główny cel miała wybicie się na niepodległość. W warunkach okupacyjnych uderzanie w sposób skuteczny w okupanta. W szeregach Armii Krajowej znajdujemy i piłsudczyków, ludzi związanych z przedwojennym aparatem państwowym, i narodowców, i radykalnych narodowców, niepodległościowych socjalistów, chadeków ze scalonej organizacji Unia. Znajdujemy ludowców. Armia Krajowa niosła ze sobą ten komponent działania propaństwowego, służebnego wobec całego społeczeństwa. W zakresie jej podstawowych zadań leżały nie tylko działania o charakterze ściśle wojskowym, ale również działania o charakterze policyjnym, utrzymujące społeczeństwo polskie w stałym oporze przeciwko okupacji niemieckiej. Gdyby nie wojna i okupacja, gdyby nie ta niezwykła zupełnie sytuacja, ci ludzie nigdy nie spotkaliby się w jednym mechanizmie organizacyjnym. Po prostu zbyt bardzo dzieliły ich różnice ideowo-polityczne. Ale był jeden wspólny mianownik, który ich łączył. To znaczy walka o niepodległość Polski, walka o niepodległość i całość Polski. Armia Krajowa swoją działalnością organizacyjną obejmowała w zasadzie cały teren przedwojennego państwa polskiego. Struktura organizacyjna Armii Krajowej jest jednolita. System zorganizowania dowodzenia również, natomiast stan zorganizowania terenu jest mocno zróżnicowany. Podstawową jednostką organizacyjną, wielką jednostką organizacyjną w Armii Krajowej był okręg. Przed wojną było 16 województw i mniej więcej w tej strukturze powinny odpowiadać okręgi. Prowadzono takie ogniwo wyższego szczebla, obszar obejmujący czasami kilka okręgów. Najsprawniejsza część, najlepiej zorganizowana i najsilniejsza, to te okręgi, które były położone na terenie tak zwanego generalnego gubernatorstwa.
Tu jednak głównym problemem była mnogość inicjatyw konspiracyjnych. Na terenach wschodnich sytuacja wyglądała inaczej, bo o ile w generalnym gubernatorstwie i na terenach włączonych do Rzeszy była bardzo przejrzysta sytuacja. Armia Krajowa miała jednego przeciwnika, czyli okupacyjne władze niemieckie, ich siły policyjne, wojskowe, ich aparat administracyjny. W okręgach wschodnich tych przeciwników było więcej. Tam antagonizmy narodowościowe, konflikt z Litwinami, konflikt z Ukraińcami oraz trzeci element, jakim była partyzantka sowiecka, spowodował, iż trudności organizacyjne były bardzo wysokie. Tym bardziej, że tam de facto organizację zaczęto odbudowywać po katastrofie, jaką była okupacja sowiecka, okres 39-41, dopiero od jesieni 41 roku. Kresowi Polacy zorganizowani w Armię Krajową wykazali się niesłychaną ofiarnością. Bo tutaj takim przykładem jest Wołyń. To jedno z tych województw słabiej zaludnionych przez Polaków. To teren, na którym wymordowano około 100 tysięcy albo więcej nawet Polaków zamieszkałych wojną na tym terenie. Ten okręg zdobył się na niesłychany wysiłek, bo przeciwstawiając się terrorowi ukraińskiemu, rozbudował znacząco swoje oddziały partyzanckie, a w akcji Burza wystawił największą chyba jednostkę taktyczną partyzancką Armii Krajowej, 27. Wołyńską Dywizję Piechoty AK. To jest 6,5 tysiąca partyzantów, żołnierzy walczących z bronią w ręku, nie w konspiracji, ale w mundurze z orzełkiem na czapce. Tereny wschodnie ze swymi rozległymi kompleksami leśnymi pozwalały na dobre funkcjonowanie dużych zgrupowań partyzanckich. Mówię tutaj już o 1944 roku. Było to znacznie utrudnione na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Wywołało to natychmiastową reakcję niemiecką w postaci działań przeciwpartyzanckich, a praktycznie niemożliwe na ziemiach włączonych do III Rzeszy. W tym samym czasie, kiedy na wschodzie powstawały te wielkie, duże jednostki partyzanckie, silna partyzantka, no to na ziemiach włączonych do Rzeszy, jeśli w ogóle jakaś partyzantka powstawała, to były to nieduże grupki zbrojne, spełniające charakter bardziej takich schronienia dla ludzi spalonych, niż będące narzędziem walki. Eksterminacja inteligencji polskiej jesienią 39. Na terenach, które zostały włączone do III Rzeszy i wysiedlenia Polaków z tamtych terenów do Generalnego Gubernatorstwa spowodowały, że stan organizacji na tych terenach był dużo trudniejszy do zorganizowania, mniej liczebny i słabo zorganizowany. Armia Krajowa w swych działaniach wykraczała także poza granice przedwojennego państwa polskiego. Oczywiście na terenach Rzeszy działały agendy wywiadowcze Armii Krajowej, pewne formy pracy także sabotażowej, dywersyjnej, ludzi wysyłanych na roboty do Rzeszy. Na Węgrzech została stworzona baza Armii Krajowej o kryptonimie Liszt. Działała Armia Krajowa także na terenie przedwojennego państwa litewskiego, na terenie Litwy etnicznej, tak zwanej Litwy Kowieńskiej. Armia Krajowa tym różniła się od innych części polskich sił zbrojnych, iż była nie armią z poboru, tylko armią ochotniczą. To są zwykli obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście kadra to są oficerowie, to są podoficerowie przedwojennego Wojska Polskiego, nie zawsze służby stałej. Bardzo często istotną rolę odgrywają oficerowie rezerwy. Każdy taki oficer przysłany przez Komendę Główną był obcym na tym terenie. Gdyby nie właśnie ci oficerowie i podoficer rezerwy, gdyby nie miejscowi nauczyciele, urzędnicy, kolejarze, z którymi on nawiązał kontakt, to nigdy by mu się nie udało zorganizować tej struktury. Bo oni byli pierwsi. I to oni właśnie pierwsi tworzyli zawiązki konspiracyjnego, zbrojnego ruchu niepodległościowego. Właśnie te elity Polski prowincjonalnej. A szeregowi żołnierze
to właśnie mieszkańcy tych miast powiatowych, osad i wiosek. Armię Krajową tworzyli nie ludzie z tych samych roczników, tylko ochotnicy z bardzo różnych grup wiekowych. Od bardzo młodych 17-18-latków po ludzi zaawansowanych wiekiem 50-paroletnich. To tworzyło z tej zbiorowości no, dosyć trudną grupę do sterowania, ponieważ dysponowała ona bardzo różnym doświadczeniem życiowym i odpornością psychiczną i emocjonalną w sytuacjach kryzysowych. Żołnierz Armii Krajowej był żołnierzem młodym i żołnierzem nieostrzelanym. Jeśli popatrzymy na statystyki dotyczące dat urodzeń tych żołnierzy, możemy jasno stwierdzić, iż większość z nich nie przeszła przed 1939 roku przeszkolenia wojskowego. Warto również pamiętać, iż Armia Krajowa złożona z ochotników była w sporej części armią nieprzeszkoloną wojskowo. To znaczy spora część ludzi, która zgłosiła swój akces do tej organizacji, nie przeszła wcześniej żadnego przeszkolenia wojskowego. I istniał z tym pewien problem, mianowicie w warunkach konspiracji przeszkolenia tych ludzi przeznaczonych jednak do działań bojowych. Specyfika konspiracji polega na tym, iż dowódca powinien być jak najbliżej swoich żołnierzy, a brakowało kadry średniego szczebla dowodzenia. Zorganizowano zarówno kursy doszkalające, a co najważniejsze, zorganizowano kursy podoficerskie oraz kursy podchorążych. Należy pamiętać, iż utworzone w 1941 roku zastępcze kursy podchorążych rezerwy, jak i szkoły młodszych dowódców, czyli szkoły podoficerskie, miały zupełnie inny zakres zajęć niż analogiczne szkoły w okresie międzywojennym. Liczba godzin, jaką żołnierze, którzy byli zakwalifikowani do tych szkół, mogli spędzić na owych zajęciach, była znacznie krótsza, nie mówiąc już o zajęciach praktycznych związanych z nauką walki zbrojnej. Tych raczej unikano z uwagi na oszczędność gospodarowania zarówno amunicją, jak i bronią. Te wszystkie problemy powodowały, iż spora część żołnierzy Armii Krajowej tak naprawdę doświadczenie w walce zbrojnej zdobywała niejako z marszu, uczestnicząc w konkretnych działaniach dywersyjnych, bądź też stając się członkami powstających oddziałów partyzanckich. Brakowało też kadry podoficerskiej, bo to prawdę mówiąc w każdym wojsku, wojsko stoi na kadrze podoficerskiej, która ma najbliższy kontakt z żołnierzem. To zmusiło dowództwo Armii Krajowej do rozwinięcia w stopniu wysokim szkolenia na poziomie podstawowym. Na poziomie podstawowym, czyli na szczeblu drużyn, piątek wcześniej, gdzie uczono wszystkiego od początku. Od musztry, wydawania rozkazów, walki, zasad organizacji wojska i obsługi broni. Bo przecież ci młodzi ludzie w wieku 18, 19, 20 lat nigdy wcześniej nie mieli nawet karabinu w ręku. W Armii Krajowej swoje miejsce miały także kobiety. Tutaj kapitalną rolę organizował specjalny pion organizacyjny, znany nam jako Wojskowa Służba Kobiet. I ta struktura była zbudowana od góry do dołu w Armii Krajowej, od Komendy Głównej, gdzie była odpowiednia komórka kierująca pracą WSK w skali całego kraju. Odpowiednie komórki organizacyjne były utworzone w obszarach, okręgach i obwodach. W tej służbie, w tym pionie nie było panów oficerów. Były wyłącznie kobiety, zaczynając od dowództwa. I zadaniem Wojskowej Służby Kobiet było przygotowanie i wyszkolenie kobiet do pełnienia funkcji w momencie powstania powszechnego. Jest cała masa tego rodzaju bohaterskich kobiet, które były żołnierzami, chociaż to nigdy nie trzymały broni w ręku. Ale były i takie kobiety, które tą broń w ręku trzymały. Rowecki rozumiał, iż bez kobiet organizacja funkcjonować nie może. To one zabezpieczały łączność, kolportaż, sanitariat. To one
przyjmowały i deszyfrowały depesze, prowadziły kancelarie i często w tej, można powiedzieć, niepozornej walce oddawały życie. Szefową Wojskowej Służby Kobiet była Maria Wittek, pseudonim Mira. To jej zasługą było znakomite przygotowanie kobiet, co chyba najlepiej i w największej skali pokazały działania bojowe w czasie Powstania Warszawskiego, gdzie właśnie przygotowane przez WSK kobiety znakomicie odegrały swoją rolę. Armia Krajowa nie znajdowała się na terenie organizacyjnej pustyni. Wokół funkcjonowało szereg różnych organizacji, powstałych zaraz po 1939 roku w ramach różnych grup, środowisk politycznych. Patrząc na liczebne stany Armii Krajowej, które sięgają wielu dziesiątków tysięcy żołnierzy, musimy pamiętać o tym, że jest to efekt prowadzonej od 1940 roku działalności mającej na celu scalenia wszystkich wysiłków wojskowych pod jednym dowództwem. Jeszcze w ramach Służby Zwycięstwo Polski, a później Związku Walki Zbrojnej, kolegi komendanci tych organizacji starali się doprowadzić do scalenia wszystkich sił zbrojnych w kraju w ramach jednej organizacji. Sytuacja ta nabrała przyspieszenia po utworzeniu Armii Krajowej, a konkretnie po wydaniu przez generała Władysława Sikorskiego rozkazu, na mocy którego wszystkie działające dotąd w kraju organizacje konspiracyjne o charakterze wojskowym miały podporządkować się właśnie Armii Krajowej. W 1940 roku, jak oceniają historycy, mamy kilkaset różnych organizacji o różnym profilu, o różnym zakresie działalności. Szereg grup politycznych dysponowało na terenie kraju swoimi bojówkami bojowymi, których nie chciało za bardzo przekazać do jednolitego dowództwa Armii Krajowej. I te procesy scalania trwały niekiedy bardzo długo. Do 1940 roku udało się scalić jeszcze w ramach Związku Walki Zbrojnej około 20 organizacji. Natomiast z tymi najważniejszymi organizacjami Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Narodowego czy Stronnictwa Pracy ten proces scalania postępował znacznie trudniej. Oczywiście swoje formacje zbrojne stworzył tutaj Ruch Narodowy. To jest najpierw Narodowa Organizacja Wojskowa, prawie 80 tysięcy ludzi zaprzysiężonych w konspiracji. To jest Stronnictwo Ludowe, które powołało swoją formację militarną, Straż Chłopską, Chłostrę, czyli późniejsze bataliony chłopskie. W 1943 roku, 30 marca, podpisana została umowa scaleniowa między Armią Krajową a batalionami chłopskimi. Problem w tym, iż na poziomie terenowym ta umowa scaleniowa realizowana była z dużą trudnością i bywały okręgi, na terenie których do końca okupacji niemieckiej nie została ona doprowadzona do końca. W efekcie, mimo zawartej umowy scaleniowej, do 1944 roku szacuje się, że tylko około 20% konspiratorów działających w ramach batalionów chłopskich przeszło w sposób zdecydowany, formalny, pod rozkazy dowódców Armii Krajowej. Mamy również tego rodzaju sytuację, że pion wojskowy Stronnictwa Ludowego, Bataliony Chłopskie, w zasadzie do organizacji AK przekazał tylko swoje oddziały bojowe. Natomiast oddziały terytorialne do końca 1944 roku, można powiedzieć, czyli do końca okupacji, nie zostały w całości przekazane pod komendę dowództwa Armii Krajowej. Ale kilka organizacji, które weszły w skład Armii Krajowej, stały się trzonem bardzo istotnych jej działań. Tajna organizacja wojskowa, włączona do KEDYW-u, znakomicie kontynuowała swoją działalność. Wcześniej Związek Orła Białego stał się trzonem zorganizowania Związku Odwetu, który prowadził działalność dywersyjną
sabotażowy. Organizacja wywiadowcza muszkieterów zasiliła działalność pionu wywiadowczego Armii Krajowej. Podobna sytuacja dotyczyła również organizacji, która jako ostatnia duża formacja konspiracyjna weszła w skład Armii Krajowej, a mianowicie chodzi tutaj o Narodowe Siły Zbrojne, z którymi negocjacje prowadzone były przez cały rok, zakończone dopiero 7 marca 1944 roku. W ramach tej konspiracji również tylko mniejszość struktur terenowych znalazła się pod rozkazami Armii Krajowej. W zasadzie spośród dużych organizacji konspiracyjnych będących wojskowymi przybudowkami politycznych organizacji konspiracyjnych, jedynie Narodowa Organizacja Wojskowa, scalona w sierpniu 1942 roku, weszła w zasadzie w pełni w skład Armii Krajowej, aczkolwiek i w tym wypadku w ramach tej organizacji doszło do rozłamu, w wyniku której część z członków tej organizacji utworzyła Narodowe Siły Zbrojne. I kiedy się zastanawiamy nad liczebnością Armii Krajowej, no skąd się wzięło te 450 tysięcy żołnierzy w roku 1944, no to odpowiedź jest prosta. To są właśnie te prawie 80 tysięcy ludzi z NOW, to są dziesiątki tysięcy ludzi z NSZ-u, to jest tych 30 kilka tysięcy ludzi z Konfederacji Zbrojnej, to jest tych parę tysięcy z Konfederacji Zbrojnej Bolesława Piaseckiego i uderzeniowych batalionów kadrowych, bo tak się nazywały te oddziały partyzanckie. To są ci socjaliści z Gwardii Ludowej WRN. I scalenie było z jednej strony takim sukcesem dowództwa Armii Krajowej, ale z drugiej strony wyznaczało też pewną słabość organizacyjną Armii Krajowej, bo do szeregów podziemnego wojska wchodził element rozpolitykowany, niezdyscyplinowany, podlegający rozkazom nie tylko dowódców wojskowych z AK, ale podlegający różnym naciskom i poleceniom wydawanym przez czynniki polityczne, którym wcześniej podlegali. No, prowadziło to do dużego zamętu i osłabiało jakość działań organizacyjnych, osłabiało dyscyplinę organizacyjną. Ale na niektórych terenach, tam gdzie na przykład BH się scaliło w znacznym stopniu, jak gdyby ten eklektyczny charakter Armii Krajowej powodował jej rozpad w roku 1945 bardzo szybki. Proces scalania sił zbrojnych w kraju był procesem nieuchronnym. To znaczy, chcąc w sposób planowy działać na terenie okupowanej przez Niemców Polski, dowództwo Armii Krajowej musiało sprawować kontrolę nad wszystkimi aktami działań bojowych, dywersyjnych na terenie kraju. Problem jednak w tym, iż wkomponowywanie w szeregi Armii Krajowej owych organizacji będących wcześniej pod dowództwem różnych struktur politycznych, przy zachowaniu przez te struktury polityczne możliwego oddziaływania na byłych członków już teraz działających w ramach Armii Krajowej, powodowało, iż im więcej ich organizacji tworzyło Armię Krajową, tym bardziej możliwość jej ręcznego sterowania w sposób bezkonfliktowy stawała się trudniejsza. Był to niewątpliwie problem, z którym Armia Krajowa zmagała się do końca swojego istnienia. Jeszcze w okresie funkcjonowania Związku Walki Zbrojnej w kwietniu 1940 roku wyodrębniono odrębny pion organizacyjny, którego zadaniem miała być właśnie akcja czynna, praktyczna działalność dywersyjna i sabotażowa. Ten pion otrzymał nazwę Związku Walki Odwetu, Związek Walki Odwetu. I jego celem było ujednolicenie wszystkich działań dywersyjnych i sabotażowych przeciwko niemieckim siłom okupacyjnym w skali całej Polski. Jeszcze w roku 1941 na wyraźne żądanie i życzenie aliantów zachodnich, Anglików, powołano organizację odrębną, w ramach Armii Krajowej odrębną strukturę organizacyjną, mającą prowadzić działania dywersyjne wyłącznie na rzecz frontu wschodniego. Organizacja otrzymała nazwę Wachlarz, bo rzeczywiście, gdyby narysować graficznie jej schemat organizacyjny, to centrala była w Warszawie i dalej rozszerzały się bazy w poszczególnych województwach wschodnich, a
końcowy element tego wykresu, tego rysunku byłby głęboko w głębi Związku Sowieckiego, tak jak gdyby taki rozłożony wachlarz, którego na początek znajduje się w Warszawie. W roku 1942 działalność zbrojna nabrała dynamiki. Pierwszą zapowiedzią, że coś się zmienia, było powołanie Organizacji Specjalnych Akcji o kryptonimie OSA. Była to struktura podlegająca bezpośrednio dowódcy Armii Krajowej, działająca na jego zlecenie. W ramach OSY powołano specjalistyczną komórkę mającą prowadzić dywersje w głębi Rzeszy. OSA, która później już po włączeniu do KEDYW-u otrzymała nowy kryptonim KOSA 30, także OSA KOSA wykonała szereg spektakularnych akcji, to jest między innymi likwidowanie kilku dygnitarzy z niemieckiego Urzędu Pracy, z Arbeitsamtu tutaj na terenie Warszawy. Jej dziełem był też nieudany zamach na szefa SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie Kriegera w Krakowie. Największe sukcesy miał jednak Zagralin, który wykonał kilka bardzo udanych akcji dywersyjnych w głębi Rzeszy. Podłożył bombę zegarową na stacji kolejki podziemnej w Berlinie. Ponownie w Berlinie zaatakował dworzec przy Friedrichstrasse. No i obiektem jego akcji stał się też główny dworzec kolejowy we Wrocławiu. I w styczniu 1943 roku powołano kierownictwo dywersji, w skrócie KEDYW. Struktura KEDYW-u obejmowała też jakby całość organizacyjną Armii Krajowej, od Komendy Głównej, poprzez obszary, okręgi, aż do obwodów. Do KEDYW-u włączono dawny Związek Odwetu, włączono ludzi z Organizacji Specjalnych Akcji, OSA, czyli obecnie KOSA 30, i włączono ludzi, którzy pozostali z wykrwawionego wachlarza. Zadanie KEDYW-u polegało na ujednoliceniu odcinka walki czynnej, czyli planowanie działań zbrojnych przeciwko Niemcom, kierowanie i wykonywanie tymi działaniami, prowadzenie szkoleń. Zadanie KEDYW-u polegało też na organizowaniu akcji partyzanckiej w poszczególnych okręgach, zwłaszcza że na niektórych terenach te zawiązki oddziałów partyzanckich już wcześniej powstawały. Teraz trzeba było nadać im jednolite ramy organizacyjne. Między innymi oddziały partyzanckie już w roku 1942 powstały na Nowogródczyźnie, na Polesiu, w Okręgu Lubelskim. Do historii przeszły takie akcje jak akcja pod Arsenałem, gdzie odbito więźniów. Akcja w Pińsku, gdzie również wyzwolono uwięzionych żołnierzy wachlarza. To zamachy na głównych przedstawicieli władzy okupacyjnej, jak szef SIPO i SD dystryktu warszawskiego, generał Kuczera. Ale temu towarzyszyły dziesiątki innych akcji, które nie wiem, czy nie były bardziej dotkliwe i skuteczniejsze w swoich efektach. To między innymi prowadzony na ogromną skalę sabotaż i dywersję. Akcja Góral była spektakularną akcją, dzięki której zyskano wsparcie finansowe dla prowadzonej działalności. Niemcom nigdy nie udało się zresztą wytropić sprawców. Ale równie spektakularną akcją było wykradanie środków do produkcji uzbrojenia, czyli między innymi chloranu potasu w Częstochowie, amunicji z fabryki Sarzyny i dziesiątków innych tego typu działań. Anonimowe zakupy środków potrzebnych do produkcji kredytu, którym wypełniano konspiracyjne Filipinki. Zresztą ten dział produkcji uzbrojeń, w wyniku którego uruchomiono w okupowanym kraju produkcję broni maszynowej, czyli kopii angielskich Stenów i oryginalną konstrukcją, jaką był pistolet maszynowy Błyskawica, opracowano produkowanych w dziesiątkach tysięcy konstrukcji granatów ręcznych i wyprodukowano kilkadziesiąt ton materiałów wybuchowych. O tych osiągnięciach polskiego podziemia mówi się niewiele.
Podobnie jak nie mówi się o tym, że spora część konspiracyjnej łączności była zorganizowana przy pomocy radiostacji, zarówno i odbiorników wyprodukowanych z wykradzionych Niemcom podzespołów elektronicznych. W każdym okręgu zorganizowany był aparat zbrojny, specjalne oddziały o charakterze dywersyjnym, likwidujące konfidentów, to jest taka ogólnopolska akcja o kryptonimie Koźba. Były momenty, w których akcja ta przybierała intensywność i w poszczególnych okręgach likwidowano wtedy większą ilość konfidentów. Działanie struktur sądowych Polskiego Państwa Podziemnego, a w ogóle Armii Krajowej przede wszystkim, ukróciło bandyty z samej Armii Krajowej. Nie ulega wątpliwości, że sądownictwo Armii Krajowej wpłynęło tak naprawdę na zahamowanie przestępczości, no, zwłaszcza odezwy różnego rodzaju wskazujące na to, że bandyci będą traceni na miejscu bez sądów, to już częściowo wpłynęło na to, że niektóre osoby zastanowiły się przed dalszym działaniem tego procederu. Oprócz spraw sądowych mieliśmy do czynienia z szeregiem akcji likwidacyjnych, mających na celu przede wszystkim oczyszczenie terenu właściwych jednostek Armii Krajowej przez rozpracowanych konfidentów. Takimi akcjami była chociażby akcja Czyszczenie, akcja Koźba, czy też akcja Topiel. Nie wszystkie osoby, które zostały zlikwidowane w tych akcjach, były skazane uprzednio przez sąd wojskowy. A wynikało to przede wszystkim z tego, że wytyczne dla dowódców terenowych dawały im możliwość likwidacji takiej osoby w przypadku bezpośredniego zagrożenia. Ciemną nocą przychodzono do domu, wyciągano broń i w krótkich żołnierskich słowach tłumaczono, że dalsze postępowanie w taki sposób może skończyć się dla podsądnego gorzej niż ostrzeżeniem. Zamach na Kuczerę jest dziś akcją niesłychanie spektakularną. Odbijanie więzień również. Ale to tu, gdy spalono większość składów siana w 1941 roku, to Niemcy zaczęli odczuwać trudności, bo nie było czym wykarmić zaprzęgów konnych, które ruszyły na wschód. Drugim takim elementem, mało docenianym, to jest ta codzienna, żmudna działalność rozpoznania przeciwnika. Oczywiście mamy na koncie wielkie sukcesy, jak identyfikacja ośrodka rakietowego w Peniminde, zdobycie pocisków V1, V2, ich elementów, sporządzenie raportu. Ale nie wiem, czy większym sukcesem było pełne rozpracowanie przemysłu chemicznego, w tym między innymi wszystkich fabryk benzyny syntetycznej. Rozpoznane zakłady przez Polaków zostały wszystkie zbombardowane. Ale to nie jedyny front. To jest ten front walki czynnej. Nic więc dziwnego, że Niemcy, tropiąc Armię Krajową, uderzali na trzech głównych kierunkach. Nie pierwszym wcale było zahamowanie i likwidacja oddziału zbroi, ale zlikwidowanie wywiadu polskiego. Zlikwidowanie zaplecza polskiej propagandy. Niemcy zaciekle tropią wszelkie drukarnie, likwidują punkty kolportażu. I trzecia rzecz, o której mało wiemy, to próbują zlikwidować działalność pionu finansowego. Propaganda wiąże się z drukarniami. A to w tych drukarniach są przygotowywane nie tylko gazety, których nakład sięga dziesiątek tysięcy egzemplarzy, jak biuletyn informacyjny. Chyba najbardziej czytane pismo w podziemiu w czasie okupacji niemieckiej, ale również dziesiątki innych, w
tym propaganda dywersyjna. Propaganda mająca szkodzić Niemcom. Propaganda tak skuteczna, iż sprawą tą zajmują się Niemcy na szczeblu RSHA. Bo okazuje się, że proste działanie, jak podawanie nieprawdziwych, fałszywych informacji, jest tak samo skuteczne, jak zlikwidowanie wybitnego dygnitarza niemieckiego. To dzięki działalności Armii Krajowej społeczeństwo polskie mimo szalejącego terroru wytrwało przez 5 lat okupacji niemieckiej w postawie godnej, w postawie stałego oporu wobec szalejącego niemieckiego, a później sowieckiego terroru. To właśnie jej zasługa. Mija 80 lat od decyzji o przemianowaniu Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Historia tej organizacji, mimo upływu lat, ciągle kryje wiele zapomnianych, czy też może nieodkrytych historii. Thank you.